Witam, dzień dobry. Jacek Balkan, to jest Motodziennik. W czwartek zapraszam na program, który zaczynamy od nowości. Na pierwszy ogień bierzemy samochód ze stajni Citroena. Model C1 to najmniejsze auto francuskiej marki, należące do segmentu A i jednocześnie bardzo bliski krewny Toyota Aygo i Peżota 107. Trojaczki z kolina zostały zademonstrowane światu w 2005 roku. Sprzedawały i sprzedają się nieźle, choć spektakularnego sukcesu na miarę choćby Fiatapandy nie osiągnęły, czemu trudno się dziwić. Tak ordynarnie oszczędnego auta chyba w historii nie było. Wajchy zamiast pokrętał do regulacji temperatury czy tylna klapa składająca się tylko i wyłącznie z szyby, to tylko niektóre z przykładów.

Strojaczki różnią się od siebie nieznacznie. W kabinie jedynie znaczkiem na poduszce powietrznej kierowcy, a na zewnątrz zderzakami i światłami, ale kolejna generacja planowana na 2012 rok, może się nieco zmienić. Bez wątpienia platforma podłogowa jak i paleta silników pozostanie wspólna, ale zmiany zewnętrzne mogą sięgać nieco dalej niż do tej pory. Można się tego domyślić, choćby z planów wspomnianego już Citrena, który podobno będzie chciał upodobnić swoje maleństwo do aut z linii DS. Niestety nie chodzi w tym wszystkim o jakość materiałów a co najwyżej kształt nadwozia. Widać to zresztą na pierwszych, niestety trochę zniekształconych zdjęciach prototypu modelu C1. Wiemy też, że nowe auta, w tym Peugeot 108 i jego będą nieco, bo o 15 cm większe i będą dostępne z szerszą niż do tej pory paletą silników. Podstawowy, trzycylindrowy, pojemności 1 litra zostanie, ale będzie miał 74 konie. Oprócz niego w ofercie będzie odmiana doładowana, również benzynowa, czterocylindrowa o pojemności 1,2 litra ma mieć około 130 koni. Ale sporo dzieje się nie tylko we Francji, ale również we Włoszech i w Stanach. Właśnie stamtąd przyszło wczoraj dość obiecujące zapewnienie. Dodge Viper powróci. Stanie się to w 2012 roku i na całe szczęście nowy model nie dostanie platformy podłogowej Alfa 8C Competizione. Sporo ciekawych zmian również przed firmą Maserati. Włosi postanowili wystawić konia, który mógłby uczestniczyć w wyścigu o klienta z Porsche Cayenne. Sprawa wydaje się banalnie prosta. Nowe Porsche jest brzydkie, nijakie i płaskie. Więc wystarczy, by nowe Maserati miało sobie coś na przykład z Quattroporte. O resztę nie ma się co martwić, tym bardziej, że samochód powstanie na sprawdzonej już platformie podłogowej, wykorzystanej do zbudowania m.in. nowego Mercedes AML. A pod maskę na pewno nie trafi silnik 1.9 diesel, tylko coś naprawdę mocnego. Mówi się o produkowanym przez Ferrari silniku V8, montowanym m.in. do Gran Turismo. Sów z silnikiem Ferrari, sów z silnikiem, który ma ponad 400 koni. Nie ja jestem jak najbardziej na taka. państwo czekamy na Państwa komentarze. A teraz kolejna odsłona naszego kącika historycznego, czyli samochody i wielka polityka. W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy Państwu początki firmy Unimog, firmy stworzonej w 1946 roku, gdy losy państwa niemieckiego stały pod wielkim znakiem zapytania i niemal pewny był wariant z totalną demilitaryzacją i próbą stworzenia państwa rolniczo-pasterskiego. Unimog miał być autem uniwersalnym, takim, które będzie mogło zastąpić nie tylko samochód dostawczy, ale również, jeśli będzie taka potrzeba, ciągnik rolniczy. I tak właśnie się stało. Pierwsze egzemplarze były rozchwytywane przez klientów do jesieni 1950 roku wyprodukowano i sprzedano ich 600 sztuk. I wtedy właśnie okazało się, że fabryka, której zadanie zlecono nie będzie mogła radykalnie zwiększyć produkcji. Wtedy też pojawiła się firma Daimler, produkująca Mercedesy, która postawiła sobie dość ambitny cel. Chciała produkować przynajmniej 300 aut miesięcznie. Zaczęła w 1951 roku i od tamtej pory auto zaczęło błyskawicznie podbijać nie tylko różne sektory gospodarki, ale również szturmować z powodzeniem obce rynki. Okazało się, że pozbawione cech rolniczych mocniej i szybsze Unimogi doskonale radzą sobie w wojsku, w straży pożarnej, w sektorze budowlanym, a nawet jako ważna część ekspedycji szukających ropy naftowej. Pojawiły się nowe modele już z gwiazdą na atrapie, z napędem nie tylko na cztery, ale też na 6 kół. I coraz to nowe akcesoria do zamiatania ulic, odśnieżania robót ziemnych czy na przykład koszenia. W 1966 roku świętowano moment, w którym 100 tysięczny Unimog zjechał z taśmy produkcyjnej. 11 lat później było ich już 200 tysięcy. Uniwersalne przeznaczenie tego samochodu Nieco się przez ostatni czas zmieniło. Dostępne są trzy typy szeregi, czyli rodzaje ciężarówek, ale nikt już nimi w pole nie wjeżdża, mimo że ponad 60 lat temu właśnie po to jest stworzono. I na tym kończymy dzisiejszy program. Bardzo Państwu dziękuję, zapraszam na kolejny już jutro. Do zobaczenia.